Cześć, dzisiaj jest 23 sierpnia 2020 roku. Jesteśmy w Głębowicach przy pałacu. Zaczynam od takiego drzewa, chyba dąb, nie wiem, uschłego. A pałacyk nasz znajduje się tu. Najlepiej podjechać tutaj, wpisać w mapę Google. Zaprowadzi nas, gdzie należy wysiąść i podejść taką oto drogą. Pałacyk powstał w 1810 do 1826 roku. Dla radcy królewskiego von Rodena, na miejscu starego XVIII-wiecznego dworu. Tu jeszcze w latach 90. miały miejsce prace remontowe, także obiekt był i jest teraz w dobrym stanie, mniej więcej, bo później do 2003 istniały jeszcze stropy, dachy, wiadomo to, co zostało opuszczone, szybko się po prostu szybko już ulega ruinie. Proszę, jeszcze są niektóre takie elementy zdobnicze, ale to są już ostatnie dni tego pałacyku. Architektoniczne jeszcze detale są, proszę bardzo, i one na pewno ulegną zniszczeniu. Wysiedlono w 1980 roku ostatnich lokatorów, mieszkańców. No i wiadomo, co się później dzieje. W 1945 roku stacjonowała Armia Czerwona, później PGR. No a PGR to nic nie dbał. Dalej obejdziemy. Tu jest wejście piękne. O! Tak to wygląda. Ruina. Jeżeli będziecie tutaj na miejscu, możecie pojechać do Żmigrodu, zespołu pałacowo-parkowego, czy przekręciłem nazwę. I też można było coś tutaj takiego zrobić, po prostu ruina, park. No ale niestety to trzeba wyłożyć, mieć jakiś pomysł. Pałac. To był majątek Karl von Pourtales. W rękach tej rodziny pałac znajdował się do 1945 roku. Nie wiem, kto to jest. Dziwnie brzmiące nazwisko znajdziecie w internecie. Pójdę. Tutaj można nawet wejść do środka. Wszystko trzeba uważać, żeby nie. O, proszę. Jeszcze są rolety, takie żaluzje, proszę, czyli fajna rzecz z tej strony. O, jeszcze są dekoracyjne elementy. Gdzieś tutaj dalej jest jeszcze oranżeria, ponoć chyba, nie wiem. Ale tutaj jest bok pałacu, tutaj natkniecie się, jeżeli będziecie szli tą ścieżką na ten właśnie boczek. Tutaj był takie wejście zarośnięte, tam taras. Wejdźmy do środka. Piwnice. Tu jest wszystko, posadzka jeszcze jest. Tu jest wszystko jeszcze w stanie takim, że można wejść prostą, a wyżej to już nie, bo się może wszystko zawalić. Zawalić. Tylko tą piwnicą łuki, proszę bardzo. Przejdę tam do końca. Tu są posadzki, chyba ktoś chciał pokazać, jaka była posadzka. Ja tu chciałem zobaczyć,
z tej strony. No to wyjdę, żeby pokazać z drugiej strony. Bo inaczej bym musiał się, jestem koło tego drzewa właśnie uschniętego, z tej strony bym musiał. I to jest ta właśnie strona druga. Będę musiał wrócić tą samą stroną, którą szedłem, bo jestem nieprzygotowany do zwiedzania, bo byłem w Migrodzie i to raczej nie jest ubiór. Tam jest dalej staw, to chyba był parkowy element. No i z tej strony tutaj widzimy bok cały, ładny staw, taki zarośnięty rzęsą. Komary tną. Bardzo stary dąb. O, obwód ma chyba z 6 metrów albo i więcej. Tam w pobliżu. Zobaczcie. O, rzeczywiście jest coś niespotykanego. Zobaczmy do środka. Tam już nie wejdziemy. O, się wszystko może zawalić. Po prostu ząb czasu. Niestety. Którędy ja wszedłem? Nawet nie wiem. Jestem tutaj z wnuczką i żoną. One się niepokoją, gdzie ja jestem. Na pewno poszły dalej. Piwnice, no obiekt fantastyczny. Powiem szczerze. Można tu przyjechać. Pooglądać ten dąb, to ten drugi uschnięty, no to jest poezja przyrody rzeczywiście. Wejdziemy do środka, wszystko w środku jest, tu trzeba uważać, bo jakieś dziury są. O. I muszę wejść, przejść środkiem, tą drogą, którą wszedłem, no niestety. Inaczej nie da rady. Tam w oddali jest coś. Tu chyba już byłem. Mogę dotąd dojść, to mi się jeszcze nic nie zawali. Ale dalej to lepiej nie próbować, bo nagle może coś spaść na głowę. Raczej nie polecam w pojedynkę tego robić. Ja zawsze robię to w pojedynkę. Bardzo to jest wszystko niebezpieczne. Tutaj jestem, muszę krzyknąć. I tutaj był jakiś pomieszczenia kuchenne czy coś. O, proszę, jestem na dole. Już mnie wołają, to będę musiał. O, piwnice, krzyżowe sklepienie były, cegły ledwo się trzymają. Ewakuujmy się stąd. Wszystko rozszabrowane, ale tak to jest, jeżeli nie ma właściciela. Aha. Ostatnie dni tego pałacyku. I jeszcze pokażemy to tutaj. O. No i kończymy naszą wycieczkę. Tak, pokażemy z tej strony. Komary tną. O, tutaj jeszcze jest ładny widok, znaczy się zdobienie. Proszę bardzo. Taki jakiś. O, proszę. No i
Żegnamy naszą ruinę. Och, z każdej strony są drgnienia. Jeszcze są tutaj, o. A później już ich nie będzie niedługo. Całość rezydencji była otoczona murem. Tu została pozostałość. I z boku słupek. O, proszę, bramo wjazdowa. Tam jest droga, tą drogą dojdziemy do ruin. Jeden tutaj jest obrośnięty. Stary kamienie. I jeżeli będziemy jechali od strony Żmigrodu z tamtej drogi, to tutaj nas Google skieruje i będzie droga do ruin. Pałacyku. Właśnie tak.